Witam serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie ostatni z patentów Unity, patentów Franka McIntosha. Jest jeszcze jeden, ale tamten nie wnosi zasadniczo nowych treści, więc omawiać go nie będę. Na końcu filmu pokażę Wam zastrzeżenia patentowe w postaci tablic. Będą się pojawiać w określonym czasie. Wystarczy nacisnąć pauzę i zapoznać się z ich treścią. Wszystkie patenty mają podobne wstępy. W związku z tym, jeśli uznacie, że jest ta treść Wam znajoma, możecie nieco przesunąć do przodu. Na końcu, zupełnie na końcu, pokażę Wam, dlaczego ostatnio film się nie pojawił. Także do treści. Frank McIntosh, wzmacniacze.

To zgłoszenie jest częściową kontynuacją patentu w Stanach Zjednoczonych numer 2477074 zatytułowanego Wideband Amplifier Coupling Circuits, wydanego 26 lipca 1949 oraz wniosku o patent w Stanach Zjednoczonych pod numerem seryjnym 66744 zgłoszony 22 grudnia 1948 roku i zatytułowany Transformatory Pasmowe. Obecnie patent USA numer 2654058. Niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie ulepszonego wzmacniacza częstotliwości audio i wideo, a w szczególności ulepszonych wzmacniaczy częstotliwości audio i wideo klasy B, które wprowadzają wyjątkowo niewielkie zniekształcenia podczas wzmacniania szerokiego pasma częstotliwości dzięki wykorzystaniu transformatora wyjściowego o nowatorskiej konstrukcji, połączonego w nowatorskich relacjach lamp elektronicznych wzmacniaczy z obwodem wyjściowym typu single-ended. Będę też o nim mówił jako obwód asymetryczny. Wzmacniacz klasy B to wzmacniacz typu przeciwsownego, w którym lampy są spolaryzowane w pobliżu odcięcia. Jedna z lamp w normalnym układzie wzmacnia dodatnie półcykle napięcia sygnału, druga zaś wzmacnia ujemne półcykle. Transformator wyjściowy łączy wyjścia obu lamp w celu zrekonstruowania repliki napięcia sygnału wejściowego. Ograniczenia częstotliwości konwencjonalnego wzmacniacza audio lub wideo klasy B zależą w dużej mierze od konstrukcji transformatora wyjściowego, utraty wzmocnienia przy niskich częstotliwościach wynikającej z niskiej indukcyjności przyrostowej uzwojenia pierwotnego transformatora oraz spadku przy wysokich częstotliwościach wynikającego z indukcyjności rozproszenia i różnych rozproszonych pojemności pasożytniczych transformatora. W celu uzyskania dobrej odpowiedzi niskoczęstotliwościowej, przyrostowa indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora musi być wysoka w stosunku do rezystancji anot zastosowanych lamp. Uzwojenie pierwotne transformatora powinno zatem mieć dużą liczbę zwojów. Jednocześnie częstotliwość rezonansowa, indukcyjności rozproszenia i pojemności uzwojenia wtórnego musi być wyższa od najwyższej częstotliwości pożądanej do wzmocnienia, tak aby rzeczywiste stały się niska indukcyjność rozproszenia. I pojemność bocznikująca, jeśli ma zostać rozszerzona odpowiedź wysokiej częstotliwości transformatora. Powyższe wymagania są wzajemnie sprzeczne pod różnymi względami. Wielkość rdzenia transformatora, to jest całkowita ilość użytego żelaza, jest ograniczona przez wymagania dotyczące kosztów, objętości i wagi. To z kolei ustala całkowitą liczbę zwojów przydzielonych do uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zmniejszenie rozmiaru rdzenia i zwiększenie całkowitej liczby zwojów uzwojenia pierwotnego Zachowania wysokiej przyrostowej indukcyjności pierwotnej, zwiększa indukcyjność rozproszenia i pojemność bocznikującą, co z kolei zmniejsza częstotliwość rezonansową, a tym samym odcięcie wysokiej częstotliwości transformatora. W rzeczywistości indukcyjność rozproszenia jest zmniejszana zgodnie ze sztuką techniki przez przeplatanie uzwojeń pierwotnych i wtórnych, ale to rozwiązanie zwiększa rozproszoną pojemność, a zatem ma tendencję do neutralizowania uzyskanych korzyści. W dalszej kolejności należy zastosować rdzenie o wysokiej przenikliwości, aby zwiększyć impedancję uzwojenia pierwotnego. Na takie rdzenie niekorzystnie wpływa w odniesieniu do ich przyrostowej indukcyjności magnetyzacja prądem stałym, np. prądem spoczynkowym lampy, dlatego należy unikać tych ostatnich. Wpływ indukcyjności rozproszenia na wzmacniacze przeciwsopne klasy B został opisany w literaturze, a uwagę zwraca w szczególności artykuł A. Pen Tung Sao w postępowaniu I.R.I. I z listopada 1936. SAM zwraca uwagę na szczególnie często pomijane szkodliwe skutki indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi transformatora wyjściowego wzmacniaczy. Po pierwsze, przez zmniejszenie mocy wyjściowej wraz ze wzrostem częstotliwości, a po drugie, przez wprowadzenie stanów nieustalonych, które zniekształcają falę wyjściową, gdy jedna z lamp przechodzi ze stanu przewodzenia do stanu zablokowania i odwrotnie. Ten ostatni efekt jest podstawą dużych... Dużych zniekształceń przy wyższych częstotliwościach audio. We wspomnianych na początku wnioskach patentowych i aplikacjach patentowych, pan McIntosh przedstawił wynalazki. Które przezwyciężają trudności ze sztuki techniki, które przed chwilą omówiliśmy, i które zapewniają układy wzmacniaczy push-pull klasy B, zdolne do pracy w szerokim paśmie z bardzo niewielkimi zniekształceniami. Jednocześnie obwody są tak rozmieszczone, że nadają się przede wszystkim do stosowania w układach wyjściowych przeciwstawnych, a nie są specjalnie przystosowane do układów asymetrycznych. Ponadto, obwody zilustrowane w amerykańskim patencie, który przed chwilą wymieniłem, Wykorzystują układy, które w połowie stanowią obciążenie w obwodzie anody i w połowie obwodzie katody, to w szczególności na rysunkach 2, 3, 4, 6, które odpowiednio wprowadzają znaczne lokalne ujemne sprzężenie zwrotne, zwane tutaj degeneracją, która może być większa lub mniejsza od pożądanej. Często pożądane jest posiadanie wzmacniacza audio typu przeciwsownego, zdolnego do dostarczenia sygnału wyjściowego do obwodu asymetrycznego, to jest do obwodu, u którego jeden koniec jest połączony z masą. Można to osiągnąć za pomocą obwodów przedstawionych na rysunkach 2, 3, 4, 6 patentu pana McIntosha, o którym była poprzednio mowa, wykorzystując oddzielne uzwojenie wtórne, którego jeden koniec jest uziemiony, ale w takim przypadku pojemność odbita w symetrycznym uzwojeniu pierwotnym nie będzie równomierna na uzwojeniu, także uzwojenia pierwotne mogą stać się niesymetryczne. Jeśli obwody przeciwsobne z wcześniejszego zgłoszenia patentowego pana McIntosha, o którym była mowa, na początku są przystosowane do pracy z uziemioną katodą i bez uzwojenia wtórnego, wówczas możliwe staje się odczepienie jednego z uzwojeń, aby zapewnić wyjście asymetryczne w bardzo prosty i ekonomiczny sposób, ponieważ całkowicie wyeliminowano. Konieczność nawinięcia uzwojenia wtórnego. Niezbędne jest jednak wypracowanie sposobu sterowania obwodów w relacji zrównoważonej. Głównym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego obwodu wzmacniacza audio i wideo klasy B typu przeciwsobnego o ogólnym charakterze tego, który pokazano we wcześniej wymienionym patencie i zgłoszeniu amerykańskim, przy czym wzmacniacz ma wyjście asymetryczne. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskiego obwodu wzmacniacza szerokopasmowego typu przeciwsobnego posiadającego pomijalną reaktancję rozproszenia w swoim transformatorze wyjściowym i posiadającego obwód wyjściowy niesymetryczny. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskiego obwodu wzmacniacza przeciwsobnego, który jest w pełni obciążony w obwodzie anody lub nie ulega degeneracji którego transformator wyjściowy ma pomijalną reaktancję rozproszenia. Kolejnym celem wynalazku jest dostarczenie nowatorskiego wzmacniacza typu przeciwsobnego, który jest obciążony w połowie w obwodzie katody i w połowie w obwodzie anody lub w 50% jest degeneracyjny, który posiada wyjście typu asymetrycznego, pochodzące z transformatora wyjściowego o znikomej reaktancji rozproszenia i bez uzwojenia wtórnego. Innym celem wynalazku jest dostarczenie wzmacniacza przeciwsobnego w typie wtórnika katodowego, mającego wyjście asymetryczne pochodzące z transformatora wyjściowego o pomijalnej reaktancji. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskiego sposobu sterowania wzmacniaczem przeciwsobnym posiadającym wyjście asymetryczne lub single-ended. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie obwodu wzmacniacza elektronicznego Push, klasy B lub klasy A, klasy AB lub klasy AB2 itd., w którym anoda każdej z lamp obwodu przeciwsobnego jest utrzymywana zawsze na tym samym potencjale przebiegów zmiennych, jak katoda drugiej z lamp. Która pracuje w pojedynczym obwodzie wyjściowym, przy czym wzmacniacz jest w pełni obciążony w obwodzie anody i w pełni obciążony w obwodzie katody lub częściowo obciążony w obwodach anody i katody, to jest pozbawiony degeneracyjnego sprzężenia lub w części jest go pozbawiony lub w całości jest degeneracyjny. Zapewniając różne obciążenia katodowe i anodowe, to jest zapewniając różne ilości degeneracji w obwodach, można łatwo spełnić szeroki zakres wymagań roboczych i stwierdzono, że zalety obwodów z patentu pana McIntosha i zgłoszenia patentowego, o których mowa była poprzednio, są zachowane pomimo redukcji degeneracji do zera. Ponadto należy zdać sobie sprawę, że każdy z obwodów przedstawionych w tym zgłoszeniu może być w razie potrzeby z oddzielnym Symetrycznym lub niesymetrycznym uzwojeniem wtórnym, w którym to przypadku obwody według niniejszego wynalazku zapewniają dalsze modyfikacje obwodów wyżej wymienionych we wniosku i patencie. W skrócie niniejszy wynalazek obejmuje parę lamp wzmacniających typu przeciwsobnego, 1 i 2, posiadających uzwojenia katodowe połączone szeregowo między katodami lamp i uzwojenie anodowe. Połączone między anodami lamp, przy czym dwa uzwojenia są powiązane bifilarnie, a sąsiednie końce uzwojeń bifilarnych są połączone z katodą jednej z lamp i z anodą drugiej z lamp. Dzięki bifilarnej relacji uzwojeń skutkuje to ekstremalnie ścisłym sprzężeniem. Katoda każdej z lamp utrzymywana jest zawsze na tym samym potencjale dla przebiegów zmiennych, co anoda drugiej z lamp. Ścisłe sprzężenie zapewnione przez bifilarnie powiązane uzwojenia powoduje zasadniczo zerową reaktancję upływu, podczas gdy związek między anodami i katodami lamp w podniesieniu do sygnałów zmiennych eliminuje efekty przejściowe, które występują w konwencjonalnych wzmacniaczach w okresie przenoszenia się przewodzenia prądu z jednej lampy do drugiej. Te i inne zalety, szczególnie wskazane w poprzednim zgłoszeniu i patencie, o którym była mowa na początku, są odpowiednio zachowane w obwodach według niniejszego wynalazku, a szerokopasmowa odpowiedź z zasadniczo zerowymi zniekształceniami staje się osiągalna. Na rysunkach 2, 3, 4 i 6 z poprzedniego zgłoszenia patentowego pana McIntosha źródło napięcia anodowego jest połączone między punktem środkowym cewek katodowych a punktem środkowym cewek anodowych. Zgodnie z niniejszym wynalazkiem, źródło napięcia anodowego połączone jest swoim dodatnim zaciskiem z anodą jednej z lamp powiedzmy lampy nr 1, a ujemny zacisk źródła, które może być uziemione, jest połączone z katodą drugiej z lamp. Odczep wyjściowy może być następnie pobrany z uzwojenia katodowego w punkcie zapewniającym pożądaną impedancję wyjściową w odniesieniu do masy i powstaje sygnał wyjściowy asymetryczny. Należy zauważyć, że zastosowano analogiczny układ, który pokazano na rysunkach pierwszym i piątym wcześniejszego zgłoszenia patentowego. Pozostaje jednak problem symetrycznego wysterowania lamp przeciwsobnego stopnia sterującego bez niezbalansowania układu, zważywszy, że jedna z lamp ma katodę połączoną z masą, a druga nie, a raczej ma katodę pływającą względem masy zgodnie z sygnałem wejściowym Czyli innymi słowy, potencjał katody zmienia się wraz z sygnałem anody dolnej lampy. Zilustrowano i opisano trzy przykłady wykonania niniejszego wynalazku, z których jeden jest w pełni obciążony w obwodzie anody i wykorzystuje wtórnik katodowy, jeden jest w pełni obciążony w obwodzie katody, a jeden jest obciążony w połowie w obwodzie anody i w połowie w obwodzie katody. Przy czym dwa ostatnie wykorzystują sterowniki obciążone w anodach. Różnica w tych przykładach wykonania polega przede wszystkim na sposobie sterowania lamp, aby osiągnąć brak degeneracji, pełną degenerację lub częściową degenerację, zostanie się oczywiste w miarę postępu opisu. Dodatkowa modyfikacja wykorzystuje obciążony w obwodzie anody lub niedegeneracyjny stopień mocy oraz sterowniki z użyciem wtórnika katodowego. Odniesiemy się teraz do załączonych rysunków, na których rysunek pierwszy. Ilustruje schematycznie całkowicie obciążony w obwodzie anody lub niedegeneracyjny układ wzmacniacza przeciwsobnego sterowanego przez przeciwsobny stopień sterujący wtórnika katodowego zgodnie z wynalazkiem. Rysunek 2 ilustruje schematycznie wzmacniacz klasy B typu przeciwsobnego, mający wyjście asymetryczne, który działa jako wtórnik katodowy lub obwód w pełni degeneracyjny sterowany z obciążonego w obwodzie anody stopnia sterownika. Wysunek trzeci ilustruje schematycznie wzmacniacz sterowany przeciwsobnie w klasie B, posiadający wyjście single-ended który jest sterowany tak, aby był obciążony w połowie w obwodzie katody i w połowie w obwodzie anody lub częściowo degeneracyjny, przy czym stopień sterujący jest obciążony w obwodzie anodowym. Oraz rysunek czwarty, który ilustruje schematycznie wzmacniacz typu przeciwsobnego klasy B, mający wyjście asymetryczne, który jest w pełni obciążone w obwodzie anody lub niedegeneracyjne i w którym zapewniony jest obwód Sterujący, który jest obciążony w obwodzie katody, przy czym katody stopnia sterującego są połączone bezpośrednio do elektrod sterujących stopnia mocy. Odnosząc się teraz bardziej szczegółowo do rysunku pierwszego, odnośnik liczbowy 1 oznacza tetrodową lampę próżniową, numer odnośnika 2 drugą tetrodową lampę próżniową, przy czym lampy są połączone w układzie wzmacniacza przeciwstawnego klasy B. Lampa 1 wzmacniacza może być wyposażona w anodę 3, siatkę sterującą 4, siatkę ekranującą 5 i katodę 6, przy czym ta ostatnia jest ogrzewana w trybie nieprzedstawionym. Podobnie lampa próżniowa numer 2 może zawierać anodę 7, siatkę ekranującą 8, siatkę sterującą 9 i katodę 10, ogrzewaną w pewien sposób typowy perse w tej dziedzinie. Pomiędzy katodą 6 lampy 1 a katodą 10 lampy 2 jest połączone uzwojenie numer 11. Pomiędzy anodą 3 lampy 1 i anodą 7 lampy 2 połączone jest kolejne uzwojenie 12. Uzwojenia 11 i 12 są powiązane bifilarnie. To znaczy, że są nawinięte na rdzenie razem i równolegle, tak jakby cewka zawierająca uzwojenie 11 i cewka zawierająca uzwojenie 12 była pojedynczą żyłą drutu. Katoda 10 lampy 2 jest uziemiona w punkcie 13, anoda 3 lampy 1 jest połączona przewodem 14 bezpośrednio z zaciskiem 15, do którego jest podłączony przewód 16 z napięciem B+ odpowiedniego zasilacza. Końcówka 17 uzwojenia 12 jest połączona bezpośrednio przewodem 18 z anodą 7 lampy 2. Końcówka uzwojenia 11, która jest połączona bezpośrednio z katodą 6 lampy 1, może być oznaczona odnośnikiem 19, podczas gdy końcówka uzwojenia 11, która jest połączona bezpośrednio z katodą 10 lampy 2, może być oznaczona numerem referencyjnym 20. Z powodu bifilarnej relacji między uzwojeniami 11 i 12 Potencjał zmienny na zacisku 19 i potencjał zmienny na zacisku 17 są zawsze identyczne. I to w odpowiedzi na przepływ prądu o częstotliwości sygnału w każdym z uzwojeń 11 i 12. Podobnie zaciski 15 i 20 pozostają zawsze na tym samym potencjale zmiennym w odpowiedzi na przepływ prądu w którymkolwiek z uzwojeń 11 i 12. Wynika z tego, że anoda 3 ma ten sam potencjał zmienny co katoda 10, a katoda 6 lampy 1 ma ten sam potencjał zmienny co anoda 7 lampy 2, gdy wzmacniacz jest sterowany i odpowiedzią jest przepływ prądu w lampach. Ponieważ zacisk 20 jest uziemiony na 13C, Odczep jak 21 może być pobrany z uzwojenia 11 w punkcie, w którym impedancja jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania, a napięcie może być wyprowadzone między masą a odczepem 21. W związku z tym wyjście z urządzenia jest asymetryczne. Oczywiście, w razie potrzeby, uzwojenie wtórne o niskiej impedancji może być połączone z uzwojeniami 11 i 12 w dowolny, pożądany sposób. A uzwojenie wtórne, które można zidentyfikować za pomocą numeru odniesienia 24, może być podłączone do obciążenia konwencjonalnie przedstawionego jako impedancja 25. Jednak uzwojenie wtórne nie jest istotne dla obwodu, ale stanowi jego możliwą modyfikację, a szczególną cechą korzystnego przykładu wykonania wynalazku jest to, że wyjście może być pobrane z odczepu 21 na uzwojeniu 11. Wyjście jest wtedy asymetryczne. Pożądane jest, aby siatka ekranująca każdej z lamp 1 i 2 była utrzymywana na stałym potencjale w stosunku do odpowiednich katod lamp 1 i 2, podczas gdy lampy są dysterowane. Ponieważ podczas sterowania lamp katoda lampy 2 pozostaje na stałym potencjale względem masy, to katoda lampy 6 pływa. Wymagany jest odpowiedni układ do utrzymywania pożądanej relacji napięcia pomiędzy siatkami ekranującymi i katodami, co można zrealizować jak następuje. Siatka ekranująca 4 lampy 1 może być Połączona z zaciskiem 17, który ma zawsze taki sam potencjał zmienny jak zacisk 19 katody. Siatka ekranująca 8 lampy 2 może być podłączona do zacisku 15, który ma zawsze taki sam potencjał zmienny jak katoda 10 lampy 2. Jednocześnie końcówka 15 i końcówka 17 są połączone przewodem 16 z B, także siatki ekranujące 4 i 8 są utrzymywane na odpowiednich potencjałach stałych, nakładając je na zmianę napięcia zmiennego na katodach lamp. W celu sterowania lamp 1 i 2 zapewniono stopień sterujący, ogólnie oznaczony numerem referencyjnym 30 i zawierający triodę 31 i triodę 32. Trioda 31 ma anodę 33, siatkę sterującą 34 i katodę 35. Trioda 33 podobnie ma anodę 36, siatkę sterującą 37 i katodę 38. Triody 31 i 32 działają jako wtórniki katodowe, wyposażone odpowiednio w rezystancję obciążenia 39 i 40 między katodami 35 i 38 oraz centralnym dla symetrycznych stron punktem masy 41. Elektrody sterujące 34 i 37 są następnie sterowane przeciwsobnie za pomocą źródła sygnału przeciwstawnego 42. Odpowiednio na rezystorach katodowych 39 i 40 powstają równe napięcia przeciwsobne, przy czym katody 35 i 38 są zawsze o przeciwnej polaryzacji z wyjątkiem sytuacji, gdy potencjał ma wartość 0. Katoda jest połączona bezpośrednio z siatką sterującą 9 lampy 2, podczas gdy katoda 35 lampy 31 jest połączona z siatką sterującą 5 lampy 1 przez szeregowe uzwojenie 43 który jest bifilarnie nawinięty w stosunku do uzwojenia 11 i 12. Należy rozumieć, że rozmiar drutu cewki 43 może być dość mały, ponieważ nie musi on przewodzić znacznego prądu, a jedynie wystarczający do spełnienia wymagań świadki lamp 1 i 2. Relacja bifilarna między Cewką 43 a cewką 11 w szczególności oznacza, że zacisk 44 cewki 43 jest utrzymywany na tym samym potencjale co zacisk 19 cewki 11 odpowiedzi na przepływ prądu w uzwojeniu 11. Podobnie zacisk 45 uzwojenia 43 jest utrzymywany na tym samym potencjale jak zacisk 20 z powodu przepływu tego prądu. Na tę zerową różnicę potencjałów między punktami 19-44 ze względu na przepływ prądu w lampie 1 nałożone jest napięcie generowane przez rezystancję 39, która jest połączona szeregowo z obwodem siatka katoda lampy 1. Wynika z tego, że różnica potencjałów między siatką sterującą 5 a katodą 6 będzie tylko napięciem pojawiającym się na rezystancji 39. Podobnie. Napięcie pojawiające się między siatką strojącą 9 a katodą 10 będzie tym, które pojawia się na rezystancji 40, ponieważ siatka 9 jest podłączona do jednego zacisku rezystancji 40, a ponieważ drugi zacisk rezystancji 40 jest uziemiony, a zatem połączony bezpośrednio z katodą 10. Należy zauważyć, że lampy 1 i 2 pracują z obciążeniem w obwodzie anodowym, to znaczy bez degeneracji. Ponieważ napięcie sygnału powstałe na uzwojeniach 11, 12 lub dowolnej ich części nie jest podawane z powrotem do żadnej z siatek sterujących 5 i 9. Można więc powiedzieć, że celem uzwojenia 43 jest skompensowanie zmian potencjału katody 6 względem masy? Spowodowanych przepływem prądu sygnałowego to jest do wprowadzenia identycznych zmian napięcia przyłożonego do siatki sterującej 5, nałożonych na napięcia sygnałowe, dostarczane z rezystancji 39, jakie pojawiają się w obciążeniu z powodu przepływu prądu przez lampę. Odnosząc się do rysunku drugiego. Ilustrowany obwód to wzmacniacz klasy B typu przeciwsobnego z wyjściem asymetrycznym, tak jak w obwodzie z rysunku pierwszego, ale w którym następuje całkowita degeneracja. Także wzmacniacz może być określany jako wzmacniacz w typie wtórnika katodowego. Zajemne połączenie katod i anod lamp 1 i 2 w przykładzie wykonania tego wynalazku, z ilustrowanym na załączonym rysunku nr 2, a także sposób uzyskiwania z nich sygnału i przykładania do nich napięcia B+ jest identyczny z przedstawionym na rysunku 1 i przed chwilą w pełni wyjaśnione. W związku z tym w celu zwięzłości zrezygnowano z dalszego ich opisu. Stopień sterujący na rysunku 2 składa się z obciążonego w obwodzie anodowym wzmacniacza przeciwsobnego zawierającego triody 50 i 51 z uzwojeniem pierwotnym 52 z odczepem środkowym łączącym anody lamp i ze źródłem napięcia B+, podłączonym do odczepu środkowego 54 uzwojenia 52. Lampy 50 i 51 mogą być sterowane w układzie przeciwsobnym i mogą stanowić na przykład stopień wzmacniacza napięciowego klasy A, jeśli jest to pożądane. Z uzwojeniem pierwotnym 52 powiązane jest uzwojenie wtórne 53, którego jeden zacisk 55 jest podłączony bezpośrednio z siatką sterującą 5 lampy 1, podczas gdy drugi zacisk 56 jest podłączony przez uzwojenie siatki 43 z siatką sterującą 9 lampy 2. Punkt środkowy uzwojenia wtórnego 53 jest połączony z masą przez kondensator sprzęgający 57 o niskiej impedancji i można odpowiednio założyć, że pozostaje on na potencjale masy dla sygnałów zmiennych. Wynika z tego, że potencjał wejściowy przyłożony między siatką stryjącą 5 a katodą 6 lampy 1 jest równy całkowitemu napięciu występującemu na uzwojeniu 53. Jeśli przyjmiemy, że zacisk 55 jest wysterowany dodatnio, tak że lampa 1 przewodzi, a lampa 2 pozostaje nieprzewodząca, w uzwojeniu 11 płynie prąd. A potencjał katody 6 rośnie w odniesieniu do masy. Ten wzrost potencjału jest przenoszony na uzwojenie 43, przy czym potencjał punktu 44 uzwojenia 43 pozostaje taki sam jak potencjał katody 6 dla sygnałów zmiennych. Pomiędzy punktem 44 i siatką sterującą 5 włączone jest uzwojenie 53, do którego doprowadzany jest sygnał dodatni. W związku z tym różnica potencjałów między katodą 6 a siatką sterującą 5 dotyczy uzwojenia 53. Jednak dolny zacisk 20 uzwojenia 11 jest w efekcie połączony z punktem środkowym uzwojenia 53, także istnieje obwód szeregowy od katody 6 do zacisku 20 przez kondensator 57 i do siatki 5, której występuje składowa napięcia dostarczana przez uzwojenie 11. Odpowiednio, pełne napięcie pojawiające się na uzwojeniu 11 jest przyłożone z powrotem w fazie odwróconej do elektrody sterującej 5 i z tego powodu układ jest określany jako obciążony w obwodzie katodowym lub układ degeneracyjny. Podobny sposób, gdy lampa 1 jest odcięta i do zacisku 56 podawany jest dodatni sygnał także lampa 2 przewodzi, zacisk 17 uzwojenia 12 ma obniżone napięcie z powodu przepływu prądu przez uzwojenie 12 szeregowo z anodą 7 lampy 2, także do siatki strującej 9 jest przyłożone z powrotem całe napięcie występujące na uzwojeniu 12. Inaczej mówiąc, punkt 44 uzwojenia siatkowego 43 ma zawsze ten sam potencjał co punkt 17 uzwojenia 12 szeregowo z anodą lampy 2. I nałożone na to napięcie sprzężenia zwrotnego jest napięcie sygnału pochodzące z uzwojenia 53. W konsekwencji przepływ prądu w lampie 1 lub lampie 2 w zależności od tego, która może przewodzić, jest zmniejszone w odpowiedzi na całkowite napięcie pojawiające się na uzwojeniu 11 lub uzwojeniu 12, w zależności od tego, które aktualnie przewodzi prąd. W układzie przedstawionym na rysunku trzecim zastosowano dwie lampy sterujące 50 i 51, które mają połączone między anodami uzwojenie pierwotne 52, odczep środkowy o numerze 54 i połączenie z odczepu środkowego do źródła potencjału B. Uzwojenie wtórne 53 jest sprzężone magnetycznie z uzwojeniem pierwotnym 52 i jest wyposażone w środkowy odczep połączony z masą przez pojemność 57. Jeden zacisk 55 uzwojenia 53 jest połączony szeregowo z uzwojeniem 60 z elektrodą sterującą 5 lampy 1. A drugi zacisk 56 uzwojenia 53 jest połączony szeregowo z uzwojeniem 61 z siatką sterującą 9 lampy 2. Lampy 1 i 2 są wyposażone w uzwojenia 11 i 12 i są zasilane napięciem anodowym dokładnie tak samo jak układy z rysunków 1 i 2, katoda 10 lampy 2 jest uziemiona. Odpowiednio stopień mocy zawierający lampy 1 i 2 działa jak w układzie przedstawionym na rysunku 2, przy czym jedyna różnica między rysunkiem 3 i rysunkiem 2 dotyczy sposobu sterowania lamp 1 i 2 układzie z rysunku trzeciego uzwojenia 60 i 61 są nawinięte bifilarnie w stosunku do uzwojeń 11 i 12. Jednakże połowa liczby zwojów jest wykorzystywana w każdym z uzwojeń 60 i 61, także całkowite napięcie podawane z powrotem do elementów sterujących 5 i 9 lamp 1 i 2 odpowiednio przez uzwojenia 60 i 61 są podobnie zmniejszone o połowę. W uzwojeniu 60 zaindukowało się napięcie zwrotne podczas przewodzenia prądu przez lampę 1 i odpowiednio podczas aktywności uzwojenia 11. Podobnie uzwojenie 61 przekazuje napięcie z powrotem do elektrody sterującej 9 lampy 2 podczas gdy lampa 2 przepuszcza prąd, a zatem gdy przepływ prądu występuje w uzwojeniu 12. Ponieważ całkowite napięcie sprzężenia zwrotnego jest o połowę mniejsze od tego, które występuje w układzie z rysunku drugiego, układ jest określany jako układ połowie obciążony w obwodzie katodowym i w połowie w obwodzie anodowym. Obwód wyjściowy układu z rysunku trzeciego jest jednak identyczny z układem z rysunku pierwszego i drugiego, to znaczy, że jest asymetryczny i wyjście jest uzwojeniu katodowym 11. W układzie z rysunku czwartego lampy mocy 1 i 2 są zasilane napięciem i połączone z uzwojeniami 11 i 12 dokładnie tak jak w układzie z rysunków od pierwszego do trzeciego, włącznie, a z uzwojeniami 11 i 12 związany jest obwód wyjściowy asymetryczny w taki sam sposób. Układ z rysunku 4 jest sterowany przez obciążony w obwodzie katodowym lub w pełni degeneracyjny stopień sterujący, ale stopień mocy jest w pełni obciążony w obwodzie anodowym i jest niedegeneracyjny. Należy zauważyć, że zapewnione jest źródło przeciwsobne 70, którego punkt środkowy jest uziemiony, a tym samym połączony z katodą 10 lampy 2, katoda 35 lampy 31 jest połączona bezpośrednio z siatką stryjącą 5 lampy 1 i katoda 38 lampy 32 jest połączona bezpośrednio z siatką stryjącą 9 lampy 2. Siatki sterujące 34 i 37 lamp sterownika 31 i 32 są sterowane ze źródła przeciwsobnego 70 w układzie przeciwsobnym względem masy. Uzwojenie 43 jest połączone szeregowo między źródłem 70 a siatką 34. Impedancja uzwojenia 43 jest tak mała w stosunku do impedancji wejściowej lampy 31, że jest nieznaczna. Anody 33 i 36 lamp sterujących 31 i 32 są połączone ze źródłem B, które może być wspólne dla obu lamp. Obwód wejściowy lampy 31 przechodzi następnie od siatki 34 do katody 35 do siatki 5 lampy 1 i do katody 6 lampy 1 przez obciążenie katodowe 11 do uziemienia, i z powrotem do siatki 34. Przez jedną stronę źródła 70 i uzwojenie siatki 43. Uzwojenie 43 służy do utrzymywania zgodności napięcia pomiędzy katodą 6 lampy 1 a siatką sterującą 34 lampy 31, z wyjątkiem napięcia dostarczonego przez źródło 70. Impedancja wejściowa lampy 1 stanowi wtedy główną część obciążenia katody lampy 31, a w efekcie całe wejście jako obciążenie katody. Lampa 1 pracuje bez degeneracji, ale lampa 31 pracuje jako wtórnik katodowy. Podobnie lampa 32 otrzymuje sygnał wejściowy ze źródła 70 do siatki 37, potem katody 38, a potem dostarcza go do siatki 9, katody 10 i do masy. Obwód wejściowy lampy 32 obejmuje zatem obwód wejściowy lampy 2, który pracuje jako obciążenie lampy 32. A Lampa 32 pracuje jako wtórnik No i po tych opisach działających układów, pan Frank McIntosh napisał: Chociaż opisałem i zilustrowałem konkretne przykłady wykonania niniejszego wynalazku zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów, jasne jest, że można zastosować zmiany w szczegółach i w ogólnym układzie, bez odchodzenia od prawdziwego ducha i zakresu wynalazku, jak określono to w tym dokumencie i roszczeniach. I tutaj pan fegmek pisze, jakie są te jego roszczenia. Jak mówiłem na początku, wrzucę wam tablicę. To są 23 roszczenia, będziecie mogli przeczytać sobie, zapauzować, przeczytać. Ja w tym czasie będę milczał. Trzeba też zwrócić uwagę, że w roszczeniu numer 22 jest informacja o tym, że mamy pierwsze urządzenie wzmacniające i drugie urządzenie wzmacniające czyli sam patent odnosi się nie tylko do lamp, ale także i tranzystorów. Także ze spokojem przeczytajcie sobie te roszczenia patentowe, ja za chwilę wrócę. Pozostał mi jeszcze jeden patent do omówienia, ale nie jestem przekonany, czy będę go omawiał, ponieważ zawiera bardzo dużo powtórzeń z innych, już wcześniej omówionych patentów. Mamy jeszcze do omówienia artykuł z Audio Engineering z 1949 roku z grudnia. and Analysis of a new 50 watt amplifier circuit. Napisał to Frank H. McIntosh i Gordon J. Go. Jak wiecie, to nieżyjący już szefowie firmy Macintosh Laboratory. Także wrócimy do tego niedługo. Nie wiem jeszcze kiedy, muszę się oporać z hałasem za oknem. Znaczy nie ja muszę się oporać, tylko mój sąsiad musi się oporać z rozbiórką tego domu. Jeżeli znajdę w następną niedzielę chwilę czasu, to może korzystając z ciszy dnia świątecznego, uda mi się nagrać jakąś narrację, żeby ją obrobić w ciągu tygodnia. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Minął kolejny tydzień, a u sąsiada dali roboty rozbiórkowe. Witam Was w trakcie składania tego odcinka. Dzisiaj mamy 23 wrzesień. Tutaj w narożniku widać datę Emisja powinna być jutro, 24 września, ale nie będzie, muszę to przesunąć z tego względu, że no nie jestem w stanie ukończyć tego odcinka, bo mam kontuzję. Stłuczoną rękę mam, prawą w dodatku, jestem przy rysunku drugim. Teraz ten rysunek, i no nie jestem w stanie obsługiwać myszki. Po prostu bardzo mocno boli mnie ręka. Jeżeli chodzi o sąsiada mojego, o którym Wam mówiłem, uporał się ze swoim problemem, zamówił firmę, w ciągu 7 godzin rozłożyli cały budynek, posprzątali teren, także jak mówiłem, najprostszy i najlepszy sposób to jest zamówienie firmy rozbiórkowej. A wracając do mojej kontuzji, każdego tygodnia pobieramy krew od bydła, żeby opracować bio, na co jest odporne bydło, na jakie leki. Pan weterynarz e, zleca takie e, badanie, nadzoruje pobieranie krwi. No i trzeba te bydło przytrzymać. E, 15 próbek z każdej obory no to jest sporo. Jeżeli mamy, nie wiem, tam 5 obór do przebadania, no to macie już 5 razy 15. No będzie ponad 50. Nie? I dzisiaj. Nie skończę tego odcinka, z tego względu, że, no, tak jak mówiłem, mam kontuzję ręki. Yy, po prostu 120 kg żywej wagi miotało się w końcu i chciało uciec. Ja chciałem go przytrzymać, ale niestety tak niefortunnie do ogrodzenia, do płotka przycisnął moją rękę, że mi ją potłuk. On no, się prawie na niej położył, także, wiecie. Przepraszam Was bardzo, takie zdarzenia mogą się powtarzać w przyszłości. Z tego względu, że no bydło jest nieprzewidywalne, ono ucieka od człowieka, chyba że ma 400 kilo lub więcej, to wtedy już wie, jaką ma siłę i może zaatakować człowieka. Mam nadzieję, szybko zakończyć leczenie tej kontuzji, okładam to altacetem, i coraz lepiej już jest to jest trzeci dzień, także mimo bólu yy, pracuję oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Eee, takie czasy nastały. No cóż. Ty I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.